Witajcie, z tej strony ponownie Starkey, a to i Graveyard Keeper. I jak już na początku widzicie, trochę się tu pozmieniało, bo wczoraj sobie tak można powiedzieć, na godzinkę siadłem i ogarnęłem sporo miejsc, żeby zombiaki mogły spokojnie składować materiały. No i właśnie też mamy już zombiaka kamieniarza, zombiaka drwala, tylko że on jeszcze nie ma dostawy. No i wiecie, mało ogarniamy wszystko. I główny cel na dziś, oczywiście poza tym, że mamy też parę nowych technologii, to w sumie będzie prawdopodobnie... Prawdopodobnie będzie pozyskanie wystarczającej ilości niebieskich punktów, żeby opracować już wszystkie techniki powiązane z brylantami. Potem stworzyć piękną modlitwę najlepszej jakości związaną z dostawaniem porządnych trupów. Po czym najprościej w świecie zajmiemy się już sprawami typu zarabianie i inne takie. No, jak widzicie, niestety nie posadziłem dyń po ostatnich sprawach, że tak nazwę, bo niestety nawóz przyspieszający się skończył, więc trzeba będzie je posadzić tylko teraz na nawozie zwykłym, który ulepszy jakość do złota, ale niestety no nie da możliwości, żeby one były szybko. Dobra, można jeszcze 3 grządki takich dyń zrobić, co w sumie szybko się ogarnie. I wiecie, posadzimy, bo trzeba zbierać dynie na dostawy, których swoją drogą teraz też potrzeba więcej niż ostatnio. Bo bodajże teraz, jeśli się nie mylę się, mamy dostęp już do 5 czy nawet 6 skrzynek. Więc no, mocno. Trzeba będzie w to inwestować. Pieniądze zaczną też z tego płynąć niezłe. Dobra. W takim wypadku dynia. Tutaj też dynia. Kolejna dynia. I oczywiście dynia. Nie muszę chyba nawet z czego mówić. Wszędzie sadzimy to samo. No jak było widać, też mamy już przygotowane sporo marchewek dla osioła, ale je damy dopiero wtedy, kiedy już będą najprościej w świecie wymagane, czyli będę chciał trupki, bo póki co no, nie ukrywam, trupów nie potrzeba. A marchewki, no, i tak można zbierać na później. I tym razem, jako że nie mam już żadnych nawozów, to niestety tych marchewek też nie posadzę z nawozami, więc bez czegokolwiek. W sumie kończą nam się nasiona marchewków pomału, ale nie ma co się martwić. Mam jeszcze wystarczająco dużo, żeby później się tym zająć. Znowu jest zapchane. No cóż. W takim wypadku chyba odpady rolne mogę nawet tutaj zostawić, te wszystkie oprócz siódemki. Siódemkę zniszczyć szybko. Pędraki w sumie też mogę wziąć i chleba. W sumie mam jeszcze taki nawóz, ale on już raczej potrzebny nie będzie. Więc dobra. Zobaczmy w ogóle, jak stoimy z dyniami na obecny moment. 9. W sumie najgorsze jest to, że nawet nie pamiętam, ile tak właściwie ja mogłem wcześniej, w sensie, wiecie, wcześniej przyniosłem już tam na miejsce. Więc pozwólcie, że szybko pójdziemy sprawdzić. I w sumie dalszą robotą, którą będziemy robić jak nic, to musi być gdzieś jakieś odkrycie sposobu na szybkie generacje niebieskich punktów. Czego niestety nie znam. A, no tak. No jednak jeszcze tego więcej jest, tylko że nie przyniosłem drewna. I patrzcie, mamy pieniądze. Więc teraz potrzeba 18 opałów, nie opałów, tylko opułów, nie wiem. W ogóle tych takich kiepskiej jakości desek, najłatwiej mówiąc. Które potem oczywiście przerobimy sobie na tamte palety, tylko zanim palety, to trzeba będzie właśnie poczekać na dynie, które obawiam się, że mogą nie zdążyć wyrosnąć w tym tygodniu. No ale dobra, coś się tym będę teraz przejmował. Zobaczmy, co tam jeszcze mam na liście. A, właśnie, gram też, trochę się zapomniałem, polazłem na niższe piętro lochu i pobudowałem trochę dla wąsza, więc no jest teraz dużo więcej tego wszystkiego i no, może nawet dużo lepiej, ale no niestety się trochę zapomniałem i no stało się. Chociaż tam nic ciekawego nie było, tak szczególnie poza jednym nowym wrogiem, ale tym to nie ma co się przejmować, bo tak czy jak szybko byście to poznali. I teraz na każdym piętrze prawdopodobnie to będzie. Dobra, to ja tam zwlekać nie będę. I może zacznijmy od... w sumie nawet nie wiem od czego, ale niech będzie, że... Nie, tego raczej nie ma co robić. Celnowy dzban? Jakiś biały proszek? Nie, to raczej nie jest to. Dobra, to chyba najpierw będzie zacząć od ile potrzebujemy jeszcze tam więcej. Potrzeba 150 plus 100. Czyli 120 muszę jeszcze dorobić sobie niebieskich punktów.
120 na 5, ojejuśko, to będzie tego strasznie dużo. Bo wyobraźcie sobie, że muszę zrobić 24 pomniki. Tak więc spotkamy się może już, jak pomniki będą gotowe. Ale na obecny moment, no, ja będę kroił kamień. No i jak mówię, do zobaczenia, jak już wszystko będzie załatwione. Bo nie będę was zamęczył takimi nudnymi rzeczami. No, tak więc zobaczcie, ile w ogóle już kamienia nagromadziłem, łącznie z tym, co zombiaki wcześniej poprzynosiły. Twoją drogą, stała się najgorsza rzecz, jaka mogła. Nie mamy żadnego wina dla naszego graveyard keepera. Co się z tym wiąże, niestety to, że w sumie... No, biedak teraz będzie musiał sobie poradzić bez dostaw energetycznych, więc no. Trzeba będzie chyba galaretek narobić trochę czy czegoś innego i wiecie, liczyć na to, że to wystarczy. Z czasu, kiedy więcej wina wyprodukujemy, albo jakieś cydry czy inne rzeczy. Które no niestety nawet nie wiem jak robić, więc... W sumie na obecny moment mamy jeszcze trochę chleba, to... 4 bochenki chleba powinny wystarczyć na chociaż chwilkę, więc... nawet nie wiem po co wam to pokazuję, ale już jak pokazuję, to niech będzie, że pokażę. W sumie dużo to... nie będzie zajmowało miejsca ani nic, więc tak... I ciekawe w ogóle, czemu tam nagle aż tak daleko są te wszystkie rzeczy. Nie wiem. Dobra, znowu energii zabrakło, więc w sumie... Na razie może odłożę te wszystkie rzeczy już tutaj. I dobra, żeby nie było, zostawiam tylko to jedno, resztę już nie trzeba przerabiać, niech tam sobie leży nawet. A teraz żyj robale, żeby chociaż to dokończyć. Mamy punktów wystarczająco już, żeby opanować wszystkie rzeczy związane z jubilerstwem. I chyba mamy taki naprawdę nasz najprawdziwszy, prawdziwy cel na dzisiaj. Chcemy zrobić stół jubilerski oraz najlepszy możliwy mieczyk. I tak jeszcze swoją drogą, proszę, mamy achievementa za 3000 punktów czerwonych, więc brawo my. I zobaczmy, co zombiak przyniesie. Wygląda na to, że tym razem to była dostawa węgla. Ja, delikatna dostawa węgla. Nie, no kamienie, oczywiście, że kamienie. Jak widzicie, szybko się tam gromadzą, więc... Nawet nie ma co się przejmować, że zabraknie ich kiedykolwiek. Teraz tylko jeszcze czekać na drewno i będzie naprawdę super. Dobra, trochę energii. W sumie modlitwa zaraz powinna być, ale... Nie ukrywam, jakoś nie czuję potrzeby na nią. Nie, no dobra, wiara jest teraz bardzo mi potrzebna, bo w sumie zaraz znowu mi zabraknie na... Te, jak to się nazywa? No, konstruowanie zombiaków jakieś, bo w sumie... Nie ukrywając... Naprawdę, one są wiarożerne, te zombiaki, to mocno. O, jeszcze ktoś chciał się wyspowiadać. Srebrna opowieść, jedna wiara. Taki... Aha, dzisiaj się spóźniłem. No ciężko. Trudno. Ale jakoś przeżyjemy. No i właśnie przy okazji jeszcze wam pokażę, jak to wygląda u wąsza samego w sobie. Otóż, ze wszystkich rzeczy, które były, jest to samo, ale są takie dwie piękne fontanny. Które trzeba napełnić krwią. Której rzecz jasna nie posiadamy i posiadać nie będziemy, bo wymaga 10 na jedną. Więc no, zanim to się uda, to minie milion lat. No ale tak czy jak nie ma co się przejmować, damy radę jakoś. Teraz tak, jak mamy już dużo energii i w ogóle wszystkiego, to pora chyba zobaczyć, co jest wymagane do stworzenia stołu jubilerskiego. O ile tu w ogóle... Okej, jakieś 4? Znaczy, 2 szewki i 2 jakieś dziwne cosie. Ja nie wiem, co to jest, a co dopiero jak to zrobić. Nie? Dobra, soczewki. O, potrzebuję po prostu pasty polerskiej, czyli muszę iść po trochę piachu i po miskę. No dobra, natomiast... Aha. No nieźle. Czyli muszę zrobić zaawansowaną część żelazną. Potem tam przerobić to na belki, belki potem na coś innego. Dobra, nie jest tak źle. Zaraz to skonstruujemy. Jak widzicie, grabarz był gotowy na wszystko. Dobra. Teraz tak. Włącza ciesielskie. I ostatnie, co zostało, to w sumie zrobić miski. Zrobić... Nie zrobić, tylko zdobyć trochę piachu i będzie dobrze. To szybko kręcimy miseczki. Oczywiście miski trzeba odłożyć w to miejsce. I teraz tak, piach, 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 piach. Gdzie ja najszybciej piach ogarnę? No chyba właśnie ten, do którym idę. Bo zaraz powinno być jakieś złoże.
dobra. Jesteśmy na miejscu, więc jest dobrze. Widzę, że zacząłem tutaj zbierać ten piasek jakiś czas temu, a i tak mimo to nie udało się nic. Tylko tak w sumie zastanawiam się jedna rzecz. Czemu akurat piasek rzeczy jest tutaj potrzebny? Nie rozumiem, że jakiś czysty piach, dobrej jakości w ogóle do takiej pasty mogłoby się przydać, by to wypolerować, oczyścić dobrze, ale... Taki zwykły z rzeki to raczej do najczystszych nie należy. Ale dobra, co, kim ja jestem, żeby kwestionować naszego grabarza Boba? Dobra, jedna pasta polerska już się robi. Soczewki. Oczywiście energii musiał zabraknąć minimalnie. Oj, zaraz jest dzień kupca, w sumie nawet nie wiem jak my stoimy z tymi... z dyniami. Zaś mówi, że trzeba będzie zaraz się namęczyć i naprodukować jakieś rzeczy, miliony. Chyba najłatwiej będzie w sumie gwoździe sprzedawać, jeśli brakuje nam miejsc na dynie i w ogóle, więc tak. No nie sądzę, żeby się udało, więc tak. Zobaczmy, czy mamy jakieś jeszcze drewno. Nie mamy, więc tak. Już się trochę plączę, ale szybko. Zbudujemy, wciąż nie postawimy plany stołu jubilerskiego, który w sumie tutaj się zmieści, a no zmieści. Dobra. Część zębiak dostawczy. Teraz szybko zobaczymy, ile jest potrzebne tych wszystkich rzeczy. W kontekście, wiecie, no, ile potrzeba tych, jak to się nazywało. Pamiętam, że trzy miejsca musimy dostawić, ale nie pamiętam, jaką renomę mamy tak właściwie, więc... Ktoś mi mówi, że zbankrutujemy na produkcji tych gwoździ. No ale cóż, trzeba będzie. Dobra, to teraz tylko szybko... 16,5 chyba powinno wystarczyć na trzy miejsca. Chociaż nie, nie, tam potrzebowałem chyba 18 nawet. Więc lepiej będzie, jeśli wezmę więcej. Dobra. I teraz gwoździe. Wyprodukujemy ich na szczęście wystarczająco dużo prawdopodobnie, żeby stworzyć kilka tych skrzyniek, więc tak. Idziemy szybko się tym zająć w sumie, bo póki pamiętam, to warto będzie się tym właśnie zainteresować i wzbogacić na tym chociaż trochę, bo jak widzicie, no fundusze niby moneta złota i 54 srebrne, ale... Ojejuśku. Czyli mamy 5? Aha. 6, 7, 8 skrzynek? Jejuśku, nie, no naprawdę, 8 skrzynek nie jest dobrze. Nie wiem, czy jestem w stanie tyle nawet nagromadzić. W sumie gwoździe chyba najłatwiej i najtaniej będzie zrobić i najszybciej. Czy może wyjątkowo znajdziemy coś bardziej opłacalnego? Nie, warto sprawdzić, bo może się okazać, że dajmy na to, da się szafki żelaza pakować. Nie, nie, nie. Kamienie w sumie gładzone, a nie, to jest marmur. Rzeźbiony kamień by musiał być. Ej, patrzcie, no, zaawansowane części. 14 zaawansowanych części na jedną paczkę. Mhm. Tak zrobimy z 40 parę tych podstawowych. Potem przerobimy na zaawansowane i w sumie miejmy nadzieję, że to wystarczy. Okej. To tak, teraz tylko... Chociaż nie, dobra, starczy, starczy już nawet teraz. Mhm, drewno tam było, ale najpierw może odłożę w sumie... Co ja tu chciałem odłożyć? A tutaj nic, no tak. Tutaj trzeba odkładać i rzecz jasna te groby znowu tam blokowały wszystko. A niech nawet sobie blokują. Te dwa mogę nawet zniszczyć, co mi tam szkodzi. Dobra. W sumie 8 razy 14, co... Ojejuśku. Tego będzie za dużo. Zdecydowanie za dużo, żebyśmy mogli to ogarnąć tak po prostu, ale... Chociaż te kilka skrzyń, żeby było. Tego 112 części to raczej nie zrobimy łatwo. Chociaż kto wie, może jednak się uda. Mamy w sumie 30 podstawowych. I z jednej podstawowej wychodzą 3, 30 to 90. Mhm. Teraz mamy ile? 44. To chyba już wystarczy. Tak, jeśli wszystko przerobimy, to powinno wyjść dobrze. A, nie ma żelaza. Zresztą mi nie wszystko, tam będzie trzeba tylko... Tyle. Dobra, to teraz szybko żelazo, żelazo. Czy mamy jakieś żelazo?
Oczywiście, że nie, bo czemu byśmy mieli mieć żelazo? Coś mówi, że nie zdążymy. No w sumie byleby udało się zrobić chociaż pojedyncze sztuki, to będzie dobrze. A, i oczywiście jakieś jeszcze śmieci będą wypadały z tych żelaz, typu złoto, srebro. Nikomu niepotrzebne. Dobra, szybciej, biuro. Już zaraz zaczyna się dzień. My w sumie dalej nie mamy nic przygotowanego. Dobra. Teraz tak. 36, idealnie. Pracy i piecyk, a my idziemy trochę się przespać, póki możemy. I coś mówi, że naprawdę nie nadążymy z produkcją. Ale w sumie co 14 będę zlecał chociaż pojedynczą skrzynkę, wiecie, żeby nie wyszło na puste. Więc tak. Idziemy. Zamek coś dostarczył. Nie, zdecydowanie nie dam rady. No cóż. Chociaż przynajmniej dobry tyle, że będziemy mieli cokolwiek. Ale i tak naprodukuję ich i tam pozlecam znoszenie później, żeby mieć już następny tydzień naszykowane. Okej. W takim wypadku wykonaj. I gdzie jest pudło z zaawansowanymi częściami? Dobra, chociaż to jedna skrzynia będzie, więc nie jesteśmy aż tak stratni, jak mogło być. I się energia skończyła. Dobra. Może to jednak był głupi pomysł. Ale chociaż tam jedną skrzynię sprzedamy, to nie będzie tak źle. Więc teraz pora się spotkać ty mój głupi mózgu z kupcem. No i na spokojnie pogadać. W sumie dobrze, że przynajmniej nie mamy wymogu, że musisz sprzedać tyle i tyle, bo inaczej będzie dobrze. Dobra, sprzedaliśmy towar, świetnie. Kontrolujemy teraz sporą część rynku, to jest znakomity początek dla naszego planu. Wciąż jeszcze musimy jednak zapewnić sobie wsparcie Rady Królewskiej. Chyba wiem, jak możemy zdobyć pełne poparcie Rady. Gdy będziesz gotów, przyjacielu, podzielę się z tobą moim planem. O, co do statycznego planu i jak udał się obiad? Obiad był wspaniały, zdobyliśmy nieco poparcia w Radzie Królewskiej. Chyba wiem, jak możemy zdobyć pełne poparcie. Gdy będziesz gotów, przyjacielu, chętnie podzielę się z tobą planem, czy ja powtarzam, to samo. Co do statycznego planu? Coś jeszcze zawadza ci w wykonaniu statycznego zdania? Chyba zrobiliśmy już wszystko, czego chciałeś. Prawie. Szef Rady Królewskiej nie jest członkiem klubu Smakosza. Ma jednak pewną słabość. Co to za słabość? Powiedzmy, że wdzięki panny wdzięczki. Rozumiesz, co mam na myśli? Rozumiem. I dlatego panna wdzięczka to jedna osoba, która mogłaby go przekonać, by mnie poparł. A ty z kolei jesteś jedyną osobą, która ma szansę się z nią dogadać. I oto on. Prosty i elegancki plan. Czyli musimy wdzięczkę zeswatać z tamtym gościem, okej. Jakieś konkretne wskazówki? Niestety. Od towarzystwa kobiety zawsze wolałem dobrą kolację. Powiedz mi po prostu, gdy już wszystko już ją przekabacić na naszą stronę. Okej. I takie proste zadanko, które jednak wymaga ode mnie prawdopodobnie zebrania tych wszystkich głupich pieniędzy, na które mnie nie stać. Delikatnie to mówiąc. To jest tylko pytanie, czy Zombiek już dostarczył, czy jeszcze nie, bo jeśli nie, to już jest po nas. Jeśli dostarczył, to chociaż tyle dobrego. Dobra. Trochę żelaza. Dostarczył. Jesteśmy uratowani. Dynie wyrosły. To może uda się nam zlecić przynajmniej te dynie. Część przynajmniej. Dobra, co tutaj odłożyć na szybko. Dobra, czarna galareta. Bierz, Bob, srebrne dynie. Pora na kolację. Dobra. Bieraj. Nie, odpady, Bob, proszę cię. Ta dynia jest naszą ostatnią nadzieją. Jeśli ją uzbieramy, to jeszcze może się uda zrobić więcej skrzynek i zarobić na tym porządne pieniądze. Też sądząc po ilości, to może nie jest aż tak dobrze, jakbym chciał, żeby było. Dobra, niszczymy odpady, bo w sumie jest ich już dużo. Co jest? Srebrne dynie? Serio? Nie, złote, tylko że one się do 50 stakują. Okej, dobra robota, Bob. Dobra robota. Tak samo nasiona się pewnie też do 50. Dobra, zobaczymy, ile skrzynek można by było na tych dyniach szybko zrobić. Brakuje kilku dni na 3. Dobra, to rób te dwie skrzynie, byleby szybko. Ja w tym czasie co mogę zrobić takiego tutaj?
Prawdopodobnie nic. Gdybym miał jedno wolne miejsce, to łatwiej byłoby to wszystko zarządzać. I w sumie, dobra. Pady rolne. No jasne. Co by tutaj wziąć i zniszczyć? To chyba w sumie odpady będą najlepszym pomysłem, bo mamy tego tyle, że... No wystarczy tyle, ile jest po prostu. Nie ma co się przejmować resztą. I dobra. Niszcz. No, jest dobrze. Mamy zapas tych dyń. Dwie skrzynie, czyli w sumie trzy sprzedamy. Zawsze lepsze niż nic. O ile ząbek się wyrobi do czasu. A jeśli chodzi o części, to... Zmniejsza trochę nakład. I tak, powiedzmy jeszcze, że... Z... Cztery razy niech będzie, bo w sumie części na pewno się przydadzą. Wcześniej czy później, a... Aż tyle na pewno nie. I dobra. O, ząbek transportowy. Zobaczymy, co tym razem niesie. Kamień, no jasne. Ktoś mówi, że ten kamień aż za szybko się robi. Cóż, nie zmienimy tego. Więc detale złotej biżuterii, biżuteria. Ładne, bardzo ładne. Ktoś mi mówi, że będzie można tym nieźle się wzbogacać i stalowy miecz z klejnotem. Damasceński miecz z klejnotem. Dobra. Mamy stalowy miecz, dobrze. Teraz trzy detale złotej biżuterii, co oznacza, że w sumie zrobimy tego miecza. Tylko musimy mieć trzy elementy tych całych biżuterii, co oznacza, że musimy trochę poczekać na to, aż się żelazo zrobi. Więc w sumie medytuj nasz drogi Bobie. I w sumie to będzie nasze zwieńczenie odcinka. Zrobienie najpotężniejszego miecza w grze. Co chyba oznacza, że w sumie loch będę mógł zwiedzać od tak po prostu. Jeśli znajdę jakąś zupę odporności czy coś. No, na póki co Bob sobie spokojnie medytuje. Czekamy i powinno być dobrze. W sumie zobaczymy, jak to jest. W sumie chyba mądrym pomysłem byłoby też skonstruowanie nowego pieca. Wiecie, żeby mieć jeden taki podstawowy do wytapiania, a drugi na jakieś zadania specjalne czy coś. W sumie mamy już dostęp do najpotężniejszych piecy, więc co mamy się oszczędzać i w ogóle? Medytacja. Takie nudne, ale niestety wymagane. Jeśli chcemy, żeby szybko to wszystko minęło. No i standardowo teraz jest dzień Wonsza, potem dzień Inkwizytora. No wiecie, nic co możemy teraz ogarnąć jakoś porządnie. Dobra. Dzień Inkwizytora się zaczął, a żelazo jak się nie zrobiło, tak się nie zrobiło. Za wolno to idzie. Teraz zdecydowanie. Zobaczmy, może już coś na drugi piec, to bym go postawił. Zawczasu. Oczywiście musi być piec trójka. Dobra. Co ja się męczę? Idziemy po trochę papieru z nietoperza. Drugi wypadek gdzieś tutaj. Nie mówcie, że cały mój zapas nietoperzych skrzydeł wyrzuciłem. Nie, to akurat nie może być prawdą. Nawet jeśli jest, to spokojnie. Nietoperze niedługo zdobędę. Czyli jednak. Wyrzuciłem cały zapas skrzydeł z nietoperza. Ale dobra, nie ma co się przejmować. Idziemy w takim razie do podziemi po te skrzydełka, bo tam jest ich pełno. Pięć skrzydeł daje nam tyle papieru, żeby stworzyć kolejny piec, co znacznie przyspieszy nasze poziomy. Czy w sumie nasze poziomy, chyba raczej nasze rozwoje. Dobra. Poziom 10. Zobaczmy, co on skrywa. Co? Znowu jakiś kolejny kolor slajma? Tego jeszcze, żebym chyba nie widział. Ja, to jakiś zabójczy slime. Zaraz mi tutaj Bob padnie. Ja nie szukam slajmów, tylko ja chcę... nietoperza. Dokładnie. O tym mówię. Ze wszystkich rzeczy, czego najmniej potrzebuję, chyba srebra. Dobra. Teraz tylko... Trzymajcie kciuki, żebym nie umarł. Tak. Trzymajcie kciuki, żebym nie umarł. Jestem już i tak na skraju wyczerpania śmierciowego. Dobra. Jeszcze ile nietoperzy potrzeba? Dwa i będzie nowy piecyk. Na to się przydała mikstura lecznicza, której oczywiście nie ma jak na złość.
I coś mi mówi, że zaraz tutaj padniemy. Też jest jeszcze parę dzbanków, to może one dadzą tą miksturkę. Nie? Tylko jakieś nic nie warte nasiona dyni, których w sumie mamy pełno. Może przydałoby się też zombiaki do dyni właśnie dopisać. Dobra. Żeby się udało. Tak, i to na styk. Udało się. No, informacja o tym, że nie żyje. Jak zwykle nic się nie dzieje. I teraz szybko idziemy przerobić te skrzydła na papierek, który potem idziemy wsadzić do pieca, chociaż dalej nie wiem po co. I będzie dobrze. Na tym też prawdopodobnie niestety będziemy musieli zakończyć naszą dzisiejszą przygodę, bo w sumie... Chyba to już prawie tyle, ile bym chciał, żeby to trwało, czy w sumie trwa tyle, co jest górnym limitem moim ostatnio na wszystkich odcinkach oprócz Battle Chasers. No, więc... Ale to już dobra, co mi tam szkodzi, przedłużę trochę. Bylebyśmy mieli po prostu już mieczyka, który będzie w stanie ubijać te wszystkie bestie, tak po prostu. No, a oczywiście ten piec jeszcze nie skończył roboty, bo czemu bym miał to zrobić? Dobra. Piec 3. Tak patrząc, to w sumie wymaga tylko kilka części więcej niż piec 2. Znaczy ja mam na niego miejsce. Oczywiście, że nie mam. Chociaż, czy jeśli zmontuję kowadło, to on się tam zmieści? Nie. Więc wiecie co, chyba jednak będzie trzeba leczyć na jednym piecu. Niestety. Ewentualnie jakoś tam pogarniać te inne rzeczy tutaj, składujące, ale... No skoro się nie da, to pomyślę coś innego, jak to ogarnąć. A póki co... W sumie prześpijmy trochę Boba i może już zaraz będziemy mogli zlecić tworzenie metalowych części, które wiecie, tam dalej będą potem potrzebne do czegoś innego i tak dalej, w końcu... Wszystko powinno się jakoś ułożyć. Ale nie ukrywam, naprawdę zawiodłem się na tym, że ten piec jest aż taki duży. Dobra. Stalowe części, gdzie to jest? W tej kategorii. 4 części akurat, nieźle. Warto mamy takiego delikatnego z tym. Jak sztabki, części. Tutaj wszystko, złomy też. Jeszcze tylko żelazo dokończymy przerabiać. Znowu srebro. Nie wiem na co mi ono, ale niech będzie. Jak widzicie, już sporo tego nagromadziłem. Dobra. Stalowe części, jak widzicie, się robią trochę szybciej, więc dzisiaj zdążymy jak nic z tym mieczem. Ale jaki farsz akurat w podziemiach zauważam te klejnoty i przypomniałem sobie, żeby zebrać w moim wolnym czasie. Dzięki temu naprawdę ten mieczek będzie potężny. I będę mógł się cieszyć właśnie całym mieczem, tym najlepszym, a nie prawie najlepszym. Dobra, dzień astrologa. A jak tam części? O, zrobiły się akurat. Dobra. W takim wypadku, mając to wszystko, robimy 3 detale złotej biżuterii. Aha. Długo to zajmuje, ale nie jest zbyt męczące przynajmniej. Ten odcinek będzie zdecydowanie za długi. Jeśli się tyle robi to, to zastanawiam się, ile miecz będzie się wykładało tymi klejnotami. Pewnie też miliony lat, ale... Co ja tam narzekam? Będę miał przynajmniej już broń, której... W sumie chyba nic się nie oprze. Jeśli się coś oprze, to i tak to będą pojedyncze potworki, tylko prawdopodobnie, więc... No jest dobrze. Muszę przyznać, ładnie wygląda to wszystko i... Też szczerze zgadzam się z tym, że to powinno tak tyle trwać, jak tu jest, chociaż mi to wkurza, bądź co bądź. No bo pomyślcie sobie, czy łatwo się robi takie złotą biżuterię i w ogóle... W szczególności, jak się to wyrabia ręcznie. No właśnie, ja też nie sądzę, żeby to było łatwe, więc... Proszę, na miecz wysadzany klejnotami to już łatwiej i zna. Dobra. Demaskański miecz z klejnotem. No patrzcie, to jest najlepsza broń, jaka jest dostępna tu. 20 obrażeń, oczywiście mam podwójne, prawdopodobnie czy tam jakieś bonusowe. 1 energii. Coś mi mówi, że właśnie osiągnęliśmy ten etap, w którym wszelkie rzeczy tego typu nie będą już wielkim problemami. Tak więc... Ja dziękuję za obecność. Udało nam się osiągnąć w sumie coś, czego nie planowałem, a jednocześnie zrobiłem. Na przyszły odcinek zwiedzamy dalej Loch i oczywiście dalej próbujemy zdobyć jak najlepszą jakość wszystkiego. Co w sumie będzie oznaczało, chyba że przydałoby się chociaż te urny pogrzebowe produkować, żeby wiecie.
Można było robić jak najlepszą jakość cmentarza. No. I też przydałoby się jakoś ograniczyć dostawy tego kamienia, no ale niestety. Nie wiem co. Więc ja już niepotrzebnie łażę. Trzymajcie się. Hej.